może łuk jeszcze się w łonie ziemi grzeje, może pradawny domu próg ten, którym wkroczyliśmy w dzieje? Panie burmistrz, po raz kolejny rekordowy Puck. Tak, cieszymy się bardzo, że kolejny pomysł gdzieś tam zaświtał w głowach nauczycieli szkoły podstawowej imienia Zaruskiego w Pucku. W tym roku nawiązujemy do tradycji muzycznych Polaków. Wracamy do tradycji z XVIII-XIX wieku, kiedy dość powszechny, zwłaszcza na wsiach, był flecik polski, czyli flażolet. To taki instrumencik, który właśnie ma przypominać to, co niegdyś w Polsce było, naszą tradycję. 11 listopada to jest dzień w historii Polski, w historii świata, bardzo szczególny dzień, w którym zakończyła się I wojna światowa. Pierwszy z wielkich, krwawych konfliktów, który spustoszył świat. I wojna światowa zmieniła mapę Europy, przeorała ją doszczętnie. W 1918 roku nie istniała już Rosja carska, rozpadły się Austro-Węgry, Niemcy, trzeci z naszych zaborców, wojnę tą przegrały. Tak, ustanawiamy rekord w takiej kategorii, której nie ma jeszcze w księdze rekordów. To jest ilość osób grających na flażoletach, bo tu grają dzieci i młodsze, i starsze, i gimnazjaliści, więc no generalnie dzieci częściowo indywidualnie się przygotowywały w oparciu o zapis, który dostały. No i oczywiście odbywały się próby, szczególnie przedwczoraj, wczoraj, no i dzisiaj jeszcze przed wyjściem. Rekord zawsze sprawia olbrzymią radość, tak? Zawsze powoduje, że się bardziej mobilizujemy, chce nam się jeszcze bardziej. No i przy okazji pobicie rekordu daje olbrzymią satysfakcję. Poza tym jeszcze integruje społeczność. Tutaj przyszli poza dziećmi rodzice, dziadkowie, więc robi się wielopokoleniowo. To wszystko jest bardzo istotne. Mają 100 lat dla niepodległej i dla miasta, bo obchodzi swoje urodziny. Na urodziny gra się 100 lat, więc jako, że to jest 59. urodziny niepodległości i 669. rocznica urodzin miasta, no to będzie tym razem 100 lat grane na flażoletach. Ale żeby dzisiaj młodzież i dzieci zachęcić, trzeba też troszkę inaczej. One też przecież cieszą się z tej niepodległej Polski. Mają symbole biało-czerwone, śpiewają ważne dla Polski pieśni, mówią o swojej ojczyźnie z wielkim serduchem. Także sposób pokazywania tego związku ze swoją ojczyzną jest dowolny. Pozdrawiamy, tak? Pozdrawiamy! No to prawda.